A jeżeli chodzi o popularność MMA i boksu, bo w tym momencie MMA na pewno już wyprzedziło boks pod względem popularności w Polsce i to nie ulega żadnej wątpliwości. Pokazują to wyniki oglądalności, pokazują to sprzedaż biletów, pokazują to wyniki sportowców w plebiscytach. Dlaczego tak się stało? Myślę też, że to jest kilka czynników, na to się złożyło. Po pierwsze, no to, że z Maćkiem od lat wiemy, że chcemy inwestować w ten produkt, czyli to nie jest trochę taka zabawa, wpadniemy, coś tam zarobimy i myślimy tylko i wyłącznie o tym, żeby jak najbardziej wycisnąć dany produkt, czyli mówię o takim reinwestowaniu w markę, reinwestowaniu, popatrz na poziom produkcji, tak naprawdę gdzieś tam te organizacje bokserskie zaczęły od nas kopiować pewne rozwiązania, tak naprawdę to my powinniśmy się uczyć od nich i przez ilość lat, które funkcjonują na rynku, całą tradycję, która jest za nimi, no tak naprawdę no, my zaczęliśmy nadawać jakieś tam tempo w tego typu eventach sportu walki. Dwa, sama dyscyplina wydaje mi się jest bardziej przystosowana do współczesnego człowieka, czyli jest bardziej realna, prawdziwa i to jest walka, tak? Jakby boks jest pewną szermierką na pięści, jak się mówi, są ograniczone zasady i tak de facto ona nie ma nic wspólnego z walką, jest pewnym jakby kodeksem zasad umówionych, dwóch panów umawia się na pewne ograniczoną formułę, bardzo ograniczoną formułę, MMA ma te ilości i wachlarz technik tak duży i skomplikowany, że stąd też wynika jakby poziom oceny i trudność w tej ocenie walki, tak, one nie są takie oczywiste. Boks jest prosty do oceny, w takim sensie, że zakrwawiony, uderzy, leży, przyjął, nie przyjął, jakby ilość tych ciosów jest i kombinacji no, ograniczona. W MMA dwóch zawodników ląduje w parterze i nagle jeden walka jest stopowana przez sędziego i nagle no, widzę czasami też nadal wśród niektórych w publiczności, jakieś tam rzeszy, że ludzie nie rozumieją, dlaczego on się cieszy, a ten nadal leży i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze ten, no, wracamy do jakiegoś takiego aspektu trochę edukacyjnego. No bo w tej chwili ciężko jest sobie wyobrazić galę boksu w Polsce na PGE Narodowym w taki sposób, żeby zapełniła trybunę. Nie wiem, wyobrażam sobie, że może gdyby Artur Szpilka walczył o Mistrzostwo Świata z Antonym Joshuą, to może coś takiego, ale wy macie zamiar na PGE Narodowy wracać i organizować tam galę cyklicznie. No oczywiście, no mogę powiedzieć nieskromnie, sukcesie po PGE Narodowym gala KSW 39 przyćmiła wiele widowisk i wiele gal w ogóle odbywających się nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Więc jakby jakieś takie apetyty u nas urosły i pewność siebie, że jesteśmy w stanie nie w tym, nie w kolejnym roku, ale za dwa lata wrócić na Narodowy i spróbować jeszcze raz gdzieś tam podbijać serce, a już myślę nie tylko Polaków. Pytanie właśnie, co się będzie działo z zawodnikami. Pamiętajmy, że to, co my kreujemy, to jest też w dużej mierze, jak nie przede wszystkim oparte gdzieś na zawodnikach, na relacjach między nimi, oparte jakieś, no nie wiem, emocje, które, wiesz, między zawodnikami wybuchają. Ci zawodnicy później przejmują jakby pewną narrację i nasza rola się kończy w momencie, kiedy te drzwi do klatki są otwierane i ta sama walka musi być ciekawa. No i tutaj też na tej 39, no były kapitalne walki, to też poniosło jakby sam event, więc jakby dużo jest czynników, które decydują, czy dana gala, wiesz, będzie rozpatrywana w kategoriach sukcesu czy porażki. Podbijać serca nie tylko Polaków, bo chcecie podbijać w tej chwili serca kibiców MMA na całym świecie. Takie są plany. Chcecie zrobić ekspansję na cały świat. Najpierw Anglia, Irlandia, a potem może Stany. Rzeczywiście są takie plany, gdzie się przymierzamy, może nawet w tym roku do kolejnej zagranicznej gali, albo będzie to Anglia, albo Irlandia i teraz na tym obecnie intensywnie pracujemy. Chcielibyśmy przynajmniej na Wyspach postawić tak mocno nogę, tam MMA jest rozpoznawalne, jest dużo Polonii, jest dużo też zawodników MMA ćwiczących, walczących w wielu federacjach, więc jakby na pewno to jest jakaś taka naturalna dla nas, naturalny drugi rynek, którym jesteśmy mocno zainteresowani. No i Stany Zjednoczone
Zjednoczone, to jest ze względu na Polonię. No pamiętajmy, że my gdzieś tam kalkulujemy ryzyko biznesowe, no i ta Polonia gdzieś daje nam taką gwarancję, że ta frekwencja, a jak wiesz, nie lubimy robić do pustych trybun, nie do pustych krzeseł. A teraz się wam to już nie zdarza. Nie zdarza od dłuższego czasu. Mam wrażenie, że prawie, no nie wiem, może jedną albo dwie gale mieliśmy jakieś tak słabe i obsadzone. No ale mówię, no to jest tyle czynników, które na to wpływa, że to ciężko tak sobie, no powiedzmy, jak przyjeżdża Coldplay, to wiadomo, jedna kapela, zwarty zespół, piosenki te same, znane i tak dalej. Tutaj jednak przy sportach walki jest dużo czynników takich zmiennych, które mogą wpłynąć, że nagle okaże się, że masz pół hali, bo nie wiem, kluczowy zawodnik wypadnie, bo termin będzie niewystarczająco już dobrze przemyślany, hala, społeczność i tak dalej. Czyli gala KSW w Madison Square Garden w Nowym Jorku w ciągu kilku lat to jest realna wizja. Słuchaj, no wszystko jest możliwe, no ale tak akurat, nie wiem, czy to będzie akurat Madison Square Garden, ale liczę, że w przeciągu kilku lat po prostu podbijemy USA. Wszystko jest możliwe, od 13 lat pokazujecie, że tak właśnie jest. Martin Lewandowski, założyciel, współzałożyciel i współwłaściciel Federacji KSW, był dzisiaj moim rozmówcą w sektorze gości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki.